Widzę! Kuria informuje o tym, że biskup Tadeusz Rakoczy będzie miał zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych. Będzie miał nakaz prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy. Zakaz uczestnictwa w zebraniach plenarnych Konferencji Episkopatu Polski będzie musiał również wpłacić z prywatnych środków odpowiednią kwotę na rzecz Fundacji Świętego Józefa. Jaka konkretnie to kwota? Tego w tym komunikacie nie napisano. Ta fundacja zajmuje się działalnością prewencyjną, a także pomaga ofiarom przestępstw seksualnych w Kościele. O sprawie biskupa Rakoczego zrobiło się bardzo głośno po tym, kiedy pan Janusz Szymik, ofiara molestowania seksualnego przez księdza proboszcza z Międzybrodzia Żywieckiego, opowiedział o tym swoim dramacie różnym redakcjom, między innymi rzecz jasna również na antenie TVN24. Mówił bardzo mocno i bardzo głośno o tym, że w latach 90. próbował biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu relacjonować, z jak dużym dramatem spotkał się w swoim życiu, jak był molestowany przez proboszcza przez długie lata, przez proboszcza w Międzybrodziu Żywieckim, i wtedy od biskupa Rakoczego miał usłyszeć, że biskup będzie się za niego modlił. Żadne konsekwencje wtedy księdza, który molestował pana Janusza Szymika, nie spotkały. Dopiero wtedy, kiedy zmieniła się władza w diecezji bielsko-żywieckiej, kiedy biskup Rakoczy przestał być tam biskupem i kiedy na czele tej diecezji stanął biskup Pindel, wówczas konsekwencje księdza, który molestował pana Janusza Szymika, ale również miał molestować inne osoby, dopiero wtedy te konsekwencje spotkały tego księdza proboszcza. A biskup Tadeusz Rakoczy to była bardzo ważna postać w polskim kościele, postać, która była bliska również Janowi Pawłowi II. Zresztą kiedy ten objął stolicę apostolską, biskup Rakoczy był jednym z bliższych współpracowników Watykania. Niesamowite jest to, słuchajcie, i to już jest po raz któryś, i też pisałam o tym, i kiedyś o tym rozmawialiśmy, że wszystkie media piszą o karze Watykanu dla biskupa Rakoczego, który ukrywał przestępców pedofilów w kościele, krył zbrodnie pedofili. I nie ma tej refleksji, że to jednak nie jest kara, i to mnie zadziwia. Jaka kara go spotkała? Otóż spotkała go kara zakazu wystąpień publicznych, celebrowania mszy i nakaz życia zgodnie z nakazami chrześcijańskimi w skromności i pokorze. No, sądziłam, że wstępuje się do stanu kapłańskiego, żeby żyć w skromności i pokorze zgodnie z Biblią czy zgodnie z nakazami chrześcijańskimi. No, ale może się mylę, może to jest jakiś rodzaj kary, może na co dzień księża imprezują, party i nagle nakaz życia w pokorze jest jakąś po prostu straszną i niesamowitą karą. No tak z tego wynika i tak na to wygląda. Oczywiście te inne zakazy, tutaj wstawiam cudzysłów, no to nie są żadne zakazy, bo nie pokazywanie się publicznie i nie celebrowanie mszy to jest absolutne minimum. Jeśli chodzi o prawo kanoniczne, tak naprawdę ksiądz kryjący księży pedofilów powinien być natychmiast dyscyplinarnie wyrzucony ze swojej firmy, ze stanu kapłańskiego, bez możliwości powrotu, i tak jak sobie to wyobrażam, to najlepiej jeszcze obłożone ekskomuniką po prostu. Pedofilia to nie jest grzech, pedofilia to jest przestępstwo, i krycie pedofilii to także nie jest grzech, to jest przestępstwo. To jest bodajże artykuł 259 i na pewno artykuł 18 kodeksu karnego. Oba te artykuły mówią o tym, że nie tylko pedofil jest winien, ale winien jest także ktoś, kto kryje pedofilię, kto, mogąc zapobiec temu przestępstwu, wydać pedofila, nie robi tego, pomaga mu w dalszym dokonywaniu przestępstw. To jest pomocnictwo. Tak było w przypadku biskupa Tadeusza Rakoczego, i to, co powinno spotkać tego biskupa, właściwa kara, to jest aresztowanie, tymczasowe aresztowanie z uwagi na oczywistą, dużą możliwość mataczenia przecież, prawda? To jest osadzenie w więzieniu po sprawiedliwym procesie i udowodnieniu winy po prostu. I osoba, która pomaga pedofilowi, jest zagrożona zgodnie z kodeksem karnym dokładnie taką samą karą więzienia jak pedofil, czyli między 3, a raczej częściej 5, a 15 lat więzienia. I to powinno spotkać biskupa Rakoczego. I to byłaby kara.
Tadeusz Rakoczy podziękował za ciepłe słowa i życzenia, a z rąk Beaty Szydło przyjął medal za zaangażowanie w działaniu na rzecz rodziny, polityki społecznej oraz ludzi pracy. Ja wiem, że po tym, co usłyszeliśmy i co zobaczyliśmy, żadne przemówienie nie ma już znaczenia i żadne słowa nie oddadzą tej prawdy, tej pięknej, dla której żyjemy przecież, prawdy i którą co roku możemy właśnie w okresie wielkanocnym potwierdzać siebie, że my ludzie wierzący wybraliśmy dobrą drogę. Życzenia biskupowi złożyli m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, senator RP Andrzej Kamiński, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, starosta cieszyński Janusz Król, burmistrz Cieszyna Ryszard Macura, przedstawiciele Rady Miasta oraz delegacje. Zacznijmy od biskupa Tadeusza Rakoczego, bo niektórym młodszym widzom może się wydawać, no, że to jest jakiś emerytowany ordynariusz bielsko-żywiecki, postać z perspektywy kościoła w Polsce, no dość mało znacząca, głośna za sprawą ostatnich doniesień w sprawie pana Janusza Szymika, czyli zarzutów sprzed lat. Ale w gruncie rzeczy to z perspektywy polskiego kościoła jest jednak postać może trochę zapomniana tam w Bielsku-Białej przez ogólnopolską opinię publiczną, ale jednak bardzo ważna od roku 78. To był pracownik sekcji polskiej, jeden z twórców sekcji polskiej, czyli człowiek, przez którego ręce przechodziły wszystkie nominacje. Więc może zaczniemy od krótkiego przybliżenia samej postaci biskupa Rakoczego i o to poproszę księdza profesora Kobylińskiego. Tak, emerytowany biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy to jest najbliższe otoczenie świętego papieża Jana Pawła II. W latach 70. przebywał ksiądz Rakoczy już w Rzymie, odbył studia, później pracował w latach 70. w jednej z włoskich parafii i po wyborze Karola Wojtyły na stolicę Piotrową ówczesny ksiądz Tadeusz Rakoczy stał się ważnym pracownikiem watykańskim. Dlaczego? Ponieważ został zatrudniony w sekretariacie stanu, to jest najważniejsze centrum władzy kościoła katolickiego i wraz z ówczesnym księdzem Józefem Kowalczykiem, późniejszym nuncjuszem w Polsce i prymasem Polski, zaczęli tworzyć sekcję polską w sekretariacie stanu, to znaczy taką odrębną jednostkę, poprzez którą można było nadzorować ze strony Rzymu i polskiego papieża Kościół katolicki nad Wisłą. Do tego dodajmy jeszcze, że w tamtym czasie, gdy chodzi o czasy komunistyczne, do roku 89 nie było w Warszawie nuncjatury, nie było nuncjusza. W związku z tym ta sekcja polska w sekretariacie stanu odgrywała kolosalnie ważną rolę, gdy chodzi o taką formę nadzoru nad tym, co się dzieje w Polsce, ale także gdy chodzi o przygotowywanie, ocenę nominacji biskupich, kandydatów na poszczególne diecezje, szczególnie w latach właśnie 80. do upadku komunizmu. I oddaję głos księdzu Tadeuszowi Sakowiczowi Zaleskiemu. No to jest ksiądz biskup Rakoczy, to jest ksiądz z archidiecezji, znaczy w tej chwili już biskup oczywiście, ale archidiecezji krakowskiej, więc można powiedzieć, że miał też bardzo bliskie relacje. Tutaj padło nazwisko księdza Józefa Kowalczyka, ale również istotną rolę w tych nominacjach odgrywał inny ksiądz archidiecezji krakowskiej, czyli ksiądz obecnie kardynał Stanisław Dziwisz. Tak, biskup Rakoczy był wyświęcony dla archidiecezji krakowskiej, ukończył seminarium duchowne w Krakowie. Co więcej, jest tego samego rocznika, co kardynał Stanisław Dziwisz i inny biskup krakowski, już emerytowany biskup Jan Zając. Więc była to grupa osób, która świetnie się znała. I po wyborze papieża Jana Pawła II wiele osób z diecezji krakowskiej zostało ściągniętych przez Jana Pawła do Watykanu.
takim protektorem i przyjacielem, nigdy oni tej przyjaźni nie kryli, wręcz odwrotnie, był kardynał Stanisław Dziwisz, więc jest to otoczenie najbliższe i papieża, i byłego sekretarza papieskiego. Tutaj jeszcze chcę dodać, że diecezja bielsko-żywiecka powstała z dwóch fragmentów innych diecezji, czyli archidiecezji krakowskiej i archidiecezji katowickiej, i należy do metropolii krakowskiej. I dlatego te związki między dwoma duchownymi no, są bardzo ścisłe, zawsze były, więc tutaj w tej sprawie no, pojawia się kolejna postać, czyli postać księdza kardynała. No właśnie, wróćmy do tego, jakie są zarzuty wobec, znaczy jak możemy przypuszczać, za co został ukarany biskup Rakoczy. To jest sprawa, którą między innymi ksiądz rozpoczął, czy rozpoczął w odniesieniu do kardynała Dziwisza, zanosząc dokumenty dotyczące oprawcy pana Janusza Szymika, którego już po pozyskaniu wiedzy o jego przestępstwach biskup Rakoczy uczynił prałatem i nigdy też nie wyciągnął wobec niego żadnych konsekwencji. Pan Janusz Szymik mówi, że wręcz przeciwnie, konsekwencje wyciągano wobec niego, a nie wobec księdza, który ponad 500 razy miał go wykorzystać seksualnie. Tak, tu trzeba jeszcze jedną rzecz podkreślić, że wiedza na temat molestowań pana Janusza była znana biskupowi Rakoczemu już od roku 1993, tak twierdzi pan Janusz Szymik. Również w 2008 roku, kiedy wydałem książkę Księża wobec bezpieki, pan Janusz zgłosił się do mnie, bo w jednej z postaci, której zresztą nie podałem nazwiska, bo wtedy nie znałem, chodzi o tajnego współpracownika o pseudonimie Janek, rozpoznał swojego oprawcę. Pan Szymik mnie poinformował, że po raz kolejny złożył wniosek do sądu biskupiego i do biskupa Rakoczego, którego po raz kolejny poinformował o tej sprawie. Kiedy dostałem ten list pana Janusza, uważałem, no dzisiaj mogę powiedzieć, naiwnie uważałem, że jeżeli biskup otrzymał takie dokumenty po raz kolejny, że rozpocznie działanie. I w 2011 roku, kiedy rozpocząłem przygotowywanie wywiadu rzeki, który pan redaktor tutaj przeprowadził ze mną, okazało się, kiedy zapytałem rodzinę pana Janusza, jak wygląda postępowanie, odpowiedziano, że nic się nie dzieje. I dlatego taki niewielki, malutki fragment na ten temat znalazł się w naszej wspólnej książce. Natomiast w 2012 roku osobiście wręczałem kardynałowi Dziwiszowi jako metropolicie krakowskiemu swój list, gdzie opisałem 7 spraw. 5 dotyczyło diecezji krakowskiej, 1 diecezji bielskiej, 1 diecezji tarnowskiej, które też należą do metropolii krakowskiej. Ksiądz kardynał przy mnie czytał to, przeglądał, komentował i obiecał, że się tym zajmie. Niestety żadną z tych 7 spraw się nie zajął. Również sprawą pana Janusza, i dlatego no, przykre to jest, ale muszę powiedzieć, że w pewien sposób jest współwinny całej tej sytuacji. Może zadać pytanie, bo z tych opisów pana Janusza Szymika wyłania się taki obraz, no, zachowania zadziwiającego. Biskup dowiaduje się o przestępstwie i świeckim, czyli i karnym, i kanonicznym. To jest rok, także w 93 roku wykorzystanie nieletnich było przestępstwem według prawa kanonicznego. I nie tylko nie robi nic z tą sprawą, odkłada ją na półkę, zapewnia wprawdzie o modlitwie pana Janusza Szymika, ale jeszcze zgłasza się do jego przełożonego, świeckiego przełożonego. Ten zaczyna szykanować pana Szymika. Krótko później tak się składa, być może przypadkowo, no tutaj jakby nie mamy pewności, że ten przełożony zostaje
wyświęcony, no to raczej nie jest jeszcze święcenie, ale zostaje nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii, a pan Szymik zmienia pracę. No i można zadać pytanie, skąd się brała taka postawa człowieka, który wiele lat spędził w Rzymie, wiele lat spędził w sekretariacie stanu, czyli powinien przeniknąć jakimiś standardami. A może to były właśnie takie standardy? Co więcej, dodajmy, że oprawca pana Janusza Szymika, ksiądz prałat Jan Wodniak, to jest były wieloletni kapelan, sekretarz księdza kardynała Franciszka Macharskiego. Wiemy, że w Kościele katolickim sekretarze, kapelani, biskupów, arcybiskupów, kardynałów to są szare eminencje mające ogromną władzę. No to jest pytanie, w jaki sposób oddziaływał ksiądz prałat Jan Wodniak na archidiecezję krakowską, na wiele różnych nominacji, decyzji, które ostatecznie podejmował ksiądz kardynał Franciszek Macharski, będący z kolei najbliższym przyjacielem świętego Jana Pawła II. Co więcej, pan Janusz Szymik twierdzi, że on nie był jedyną ofiarą księdza prałata Jana Wodniaka, że tych ofiar jest wiele i mam nadzieję, że obecnie władze diecezji bielsko-żywieckiej odnajdą wszystkie ofiary księdza prałata Jana Wodniaka, odnajdą ofiary innych księży pedofilów i że każda z ofiar dostanie sprawiedliwe przynajmniej jedno czy wielomilionowe odszkodowanie, które się tym ofiarom należy. Natomiast pytanie kluczowe, panie redaktorze, to jest to, co przed chwilą pan redaktor powiedział, to znaczy no w jaki sposób wytłumaczyć to, że Tadeusz Rakoczy już jako biskup wraca do Polski w 92 roku po wieloletnim pobycie w Watykanie i w 93, czyli zaraz po jego powrocie przychodzi pan Janusz Szymik i mówi, byłem wykorzystany seksualnie 500 razy przez byłego sekretarza kardynała Franciszka Macharskiego. No i tę informację biskup Tadeusz Rakoczy tak naprawdę lekceważy, to znaczy tak jakby usłyszał jakąś zupełnie nieistotną informację, to znaczy kompletnie emocjonalnie na nią nie reaguje. To znaczy ja uważam, że to się układa w pewną taką niestety makabryczną, logiczną całość, to znaczy przyzwolenie dla takich praktyk na poziomie kręgów watykańskich Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim II, czyli w latach 70., w latach 80. było tak wielkie, że z tym się po prostu oswojono. Co więcej, dodajmy jeszcze ostatnie zdanie. Połowa lat 80. to jest początek piekła w Stanach Zjednoczonych. To znaczy mamy pierwszy raport z diecezji Lafayette. To jest początek lat 80. i Watykan już wie, że w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się wielkie, makabryczne piekło pedofilii klerykalnej i no z pewnością w najbliższym otoczeniu Jana Pawła II no rozpoczęły się rozmowy wśród najbliższych doradców, do których należał ówczesny ksiądz Tadeusz Rakoczy. No co z tym piekłem amerykańskim zrobić i do czego ono może doprowadzić? Pytanie kluczowe. W jaki sposób doradzali polskiemu papieżowi jego najbliżsi doradcy z tak zwanego entourage polacco, z polskiego otoczenia, gdy chodzi o trudne sprawy w Kościele katolickim w Polsce i na świecie, a do tych najtrudniejszych kwestii od połowy lat 80. niewątpliwie należała pedofilia klerykalna. Ja nie mogę nie zadać jeszcze jednego pytania, bo to jest też te lata 80., o których ksiądz profesor mówi. To jest czas, kiedy to najbliższe otoczenie, czyli właśnie księża Kowalczyk, ksiądz Kowalczyk, ksiądz Rakoczy, także ksiądz Dziwisz, no, można powiedzieć, moszczą nowe stanowisko dla innego sekretarza papieskiego Polaka, wprawdzie był to sekretarz i najbliższy współpracownik Pawła VI, czyli dla księdza Juliusza Peca, który po tym, kiedy zarzuca mu się w Watykanie czyny homoseksualne, wykorzystywanie kleryków i księży, no, ląduje jako ordynariusz w diecezji łomżyńskiej i wszystko wskazuje na to, że również tam prowadzi swoje działania. Można powiedzieć, że ta nominacja, czy jej doradzenie także w jakimś stopniu ciąży na pracownikach sekcji polskiej. Formalnie oczywiście, gdy chodzi o papiery, dokumenty, to wszystko przechodziło w tamtym czasie przez sekcję polską. Nie było w Warszawie nuncjatury, w związku z tym
jest to informacja pewna, że w tym procesie nominacyjnym Sekcja Polska, w tym takie nazwiska jak Józef Kowalczyk czy Tadeusz Rakoczy, no nie mogli nie uczestniczyć. A mamy tutaj bardzo ważną wypowiedź z roku 2019, której świadkiem we Wrocławiu był i ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski i prymas Polski Wojciech Polak, a jest to wypowiedź prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej pana Marcina Przeciszewskiego i stwierdził przed 2 laty publicznie we Wrocławiu pan Marcin Przeciszewski, że Watykan w roku 82, przygotowując nominację dla Juliusza Peca do Łomży, wiedział o jego skłonnościach i to właśnie te jego skłonności seksualne były powodem wysłania go do diecezji łomżyńskiej. I wracam do księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. No, parokrotnie tutaj już padło nazwisko księdza kardynała obecnie Dziwisza, wówczas księdza Stanisława Dziwisza. Czy zdaniem księdza to jest początek, ta decyzja w sprawie biskupa Rakoczego, to jest jakaś zapowiedź możliwych decyzji w sprawie kardynała Stanisława Dziwisza, czy też można powiedzieć, że ksiądz kardynał jest tak wysoko w strukturach, czy był tak wysoko w strukturach, że chociaż te sprawy się łączą i to łączą się bardzo wyraźnie, tak jak no, łączy się też tych dodatkowych 5 spraw już samej archidiecezji krakowskiej, o których ksiądz poinformował kardynała, z którymi on nic nie zrobił, czy też ksiądz kardynał był tak wysoko, że jednak Stolica Apostolska uzna, że warto to przeczekać do, no mówiąc zupełnie brutalnie, naturalnego rozwiązania tego problemu. Może moją wypowiedź zacznę od tego, że kiedy parę miesięcy temu wybuchł problem, czy ksiądz kardynał otrzymał, czy nie otrzymał ode mnie listy z dokumentami, to ksiądz kardynał sam zaproponował powołanie niezależnej komisji. I muszę powiedzieć, że po raz kolejny tu wykazałem się naiwnością, mówię to z pewną taką przekorą, bo liczyłem, że rzeczywiście taka komisja powstanie. Przedstawiciel księdza prymasa Wojciecha Polaka mówił nawet, że powinniśmy to my, czyli ksiądz kardynał i ja, wskazać takie osoby do tej komisji. Natomiast proszę zauważyć, że ta komisja w ogóle nie została powołana. Czyli dzisiaj, pomimo publicznego sporu, moim zdaniem bardzo ważnego, o tuszowanie nie tylko sprawy pana Janusza z Bielska, ale innych spraw, nie ma żadnej reakcji. Jestem zdziwiony również, że archidiecezja krakowska, no mając pełną świadomość tego, że ta sprawa dotyczy przecież teraźniejszości również archidiecezji krakowskiej, nie podejmuje żadnych kroków. Więc myślę, że taka niezależna komisja w tych warunkach polskich nie powstanie. Jest pytanie tylko, czy Watykan podejmie działania. Na razie nic mi nie wiadomo, żeby w ogóle pytano kogokolwiek, czy to jest prawda, czy nieprawda. Nikt się nawet nie interesuje specjalnie, co tam w tych, co w tym liście było. Myślę, że w tej chwili jest to bardzo trudny problem dla Watykanu, bo gdyby faktycznie ksiądz kardynał musiał odpowiedzieć na trudne pytania, to może się okazać, że on powie też o innych trudnych sprawach, bo jego wiedza jest ogromna. Więc myślę, że to nie jest tak łatwo pociągnąć go do odpowiedzialności, bo może powiedzieć o innych rzeczach, które są niewygodne dla wielu innych duchownych. Niemniej jednak przeciąganie tej sytuacji jest ogromnie niekorzystne, zwłaszcza, i tu muszę to podkreślić, co robię też z dużą przykrością, ksiądz kardynał jest uważany za kustosza pamięci Jana Pawła II. Ja tu już pominę ten fakt, że rozdaje krople krwi na lewo i prawo, oczywiście chodzi o krew papieską. Niektórzy sobie zadają pytanie, no ileż tej krwi można było wtedy z jednej ampułki osiągnąć, to również ciągle wypowiada się na temat Jana Pawła II.
ciągle uważa się za no właśnie kustosza, kontynuatora jego myśli i w tym momencie pociągnięcie go do odpowiedzialności będzie także wielkim problemem, co zrobić ze spuścizną Jana Pawła II. Oczywiście ja mam odpowiedź, że to nie można rozdzielić. Niemniej jednak dzisiaj nie za bardzo sobie wyobrażam, żeby bez osobistej reakcji papieża Franciszka mogło cokolwiek się stać w sprawie księdza kardynała Stanisława Dziwisza. I oddaję głos księdzu profesorowi Kobylińskiemu. No trudno nie zadać jeszcze jednego pytania, bo to jest jeden z kilku takich kluczowych, nazwijmy go, układów w polskim kościele. Jeden w zasadzie, możemy powiedzieć, został już przynajmniej w tej wersji przeszłej, nie mówimy o wszystkich powiązaniach, rozwiązane. To jest układ wrocławski. Kardynał Gulbinowicz jeszcze przed śmiercią nałożono na niego karę. Arcybiskup Głódź został ukarany zakazem odprawiania nabożeństw publicznych w swojej dawnej diecezji. Biskup Tyrawa został odwołany i przeniesiony, podał się do dymisji, przeszedł na emeryturę. No ale został odwołany, trzeba użyć takiego języka bardziej dosłownego. No i biskup Janiak również ma zakaz wstępu do swojej diecezji, również jest przeniesiony na emeryturę. Można powiedzieć, że ten jeden układ został jakoś rozwiązany. No i to są decyzje papieskie. Czy można odnieść takie wrażenie, że papież jednak albo Stolica Apostolska zdecydowała się spojrzeć uważniejszym wzrokiem na Kościół w Polsce? Już pomijam te informacje o wizycie ad limina, które oczywiście jest czymś standardowym. Pytanie, czy tak szybki termin jej zwołania w znaczeniu krótki czas na przygotowanie biskupów jest rzeczywiście czymś standardowym, ale czy to znaczy, że papież czy też Stolica Apostolska po prostu, bo oczywiście tutaj sam papież jest wymieniany raczej symbolicznie, zdecydował się zainteresować Kościołem w Polsce? Papież Franciszek ma już 85 lat. Do tego musi uwzględniać problemy katolików w Azji, w Afryce, w obu Amerykach. I osobiście uważam, że myślenie o Polsce, idąc spać wieczorem, to jest ostatnia rzecz, którą czyni papież Franciszek. Z perspektywy Watykanu jesteśmy niewielkim, zupełnie nieznanym krajem, który się nie liczy na tej mapie kościelnych priorytetów, gdy chodzi o perspektywę watykańską. Natomiast rzeczywiście jest kilka decyzji takich no, spektakularnych Rzymu, gdy chodzi o Polskę, ale to są decyzje wymuszone, ponieważ tutaj mamy bardzo silną presję mediów, a największy wpływ to są oczywiście dwa filmy braci Sekielskich i ta wizyta do grobów apostolskich, do grobów apostołów Piotra i Pawła ad limina apostolorum, to jest standardowa wizyta, może trochę przyspieszona, ale to nie jest żadne wzywanie na dywanik. Tutaj to bicie piany w naszych polskich mediach jest kompletnie niepotrzebne, ale ja bym jeszcze na chwilę wrócił do Krakowa, ponieważ uważam, że tutaj od kilku lat dzieje się naprawdę wiele no, niewyobrażalnie dramatycznych historii. Zauważmy, że w roku 2015 Watykan przeniósł karnie do stanu świeckiego księdza arcybiskupa Józefa Wesołowskiego. Znowu to jest no, to twarde jądro polskiej władzy w Watykanie. Najbliższy pracownik, przyjaciel i kardynała Franciszka Macharskiego i świętego Jana Pawła II. No, wiemy, co arcybiskup Wesołowski robił na Dominikanie czy w innych krajach, gdy chodzi o wykorzystywanie seksualne młodych chłopców. No później dodajemy jeszcze teraz właśnie biskupa Tadeusza Rakoczego. Mamy proces, gdy chodzi o biskupa Jana Szkodonia. Mamy w tle wiele innych bardzo trudnych historii. No to jest pytanie, jak to możliwe, że przez dziesięciolecia coś takiego mogło dziać się w Krakowie i jak głęboka i silna musiała być omerta, że to wszystko po prostu było twarde jak skała. I ja mam inne pytanie, to znaczy, dlaczego w Kościele katolickim w Polsce prałatem może być ksiądz Jan Wodniak, który tylko pana Janusza Szymika zgwałcił około 500 razy, nie mówiąc o wielu innych ofiarach. Natomiast prałatem nie może być ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który poświęcił
który poświęcił swoje życie osobom niepełnosprawnym. 40 lat bycia, mieszkania z osobami niepełnosprawnymi, ponad 30 placówek w całym kraju, pisane mądre książki przez lata, także wiersze. Ksiądz Tadeusz jest także poetą, o czym nie wszyscy wiedzą. Działalność publiczna, publicystyczna, walka z agenturą komunistyczną w kościele, walka z pedofilią. No, jest wiele motywów, które sprawiają, że takie postaci jak ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski powinny być w kościele sprawiedliwie nagradzane. Natomiast mamy odwrócenie porządku moralnego. To znaczy coraz częściej ja obserwuję taką historię dramatyczną dla mnie osobiście. To znaczy są nagradzane osoby, które dopuszczają się zbrodni i różnego rodzaju przestępstw. Natomiast są karane osoby, które o tych nieprawościach chcą mówić i wiemy, ile szykan, ile kneblowania doświadczył w swoim życiu ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. I tym wnioskiem niestety musimy zakończyć. Ja nie wiem, czy jeśli jakikolwiek biskup myślał, znaczy tylko jeden mógł myśleć o nadaniu księdzu Tadeuszowi tytułu prałackiego, czy to nie był pocałunek śmierci dla tego tytułu. Ja powtarzam wniosek. Myślę, że ksiądz Tadeusz... Proszę mnie uwolnić od komentowania tej sprawy, ja ale tak, myślę, ja że... Uwalniam księdza, ale dołączam się do tego wniosku. To znaczy też uważam, że ksiądz prałat... Przepraszam, ksiądz Tadeusz powinien być prałatem jego świątobliwości. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszymi gośćmi byli ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Jeszcze nie prałat, ale może w najbliższym czasie. I ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof, etyk UKSW. Dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. A jeśli mordo chcesz się wozić mercem i lubisz czasem dotknąć kogoś w śmieszne miejsce, zostań księdzem, bo nawet jak chwycą cię za rękę, to możesz zmienić parafię i problemu nie będzie. Natomiast jak większe masz ambicje, klawo, możesz żyć jak pączek w maśle, na każdym kroku kłamiąc i brać łapówki non-stop, lecz pamiętaj, by ich nigdy nie wpłacać na konto. Z to E, to O, to E, dłoń!